Presja szkolna i prześladowanie rówieśnicze w szkołach. To temat przewodni spotkania, które pod koniec października odbyło się w pierwszym LO imienia Tadeusza Kościuszki. Jego organizatorem był Bartosz Dragun. Pytany o to, czemu służyć ma takie spotkanie, odpowiada. Jest profilaktyka w szkołach, tak, na przeciwdziałania przemocy. No są rzecznicy praw ucznia, tak, którzy się zajmują problemami, na przykład konfliktami na drodze nauczyciel-uczeń, ale moim zdaniem nie ma takiej otwartej, publicznej dyskusji, gdzie uczniowie byliby zachęcani do publicznego wyrażania emocji, tak, rozmawiania o nich, o tym, jak się czują, czy na pewno jest wszystko dobrze, czy na przykład gdzieś nie czują się za bardzo przyciskani. I chciałbym, no, żeby zainicjować zmiany w tym kierunku, żeby uczniowie mieli odwagę mówić to, co czują. Jednym z prelegentów, który wystąpił na spotkaniu, był Michał Mojski, nauczyciel pierwszego LO i rzecznik praw ucznia w szkole. Ja myślę, że każda sposobność do komunikacji, do wspólnej rozmowy, do wspólnego pokojowego rozwiązywania konfliktów jest dobrym pomysłem, więc mam nadzieję, że też nauczyciele będą mogli współpracować z uczniami. Mam takie doświadczenie jako rzecznik praw ucznia w swojej szkole, bo pełnię tę funkcję już 10 lat, więc no niejednokrotnie zdarzało mi się różne konflikty rozwiązywać. No i te prawa ucznia to nic innego, a takie szkolne prawa człowieka. Skoro wierzymy w to, że każdy człowiek ma niezbywalne prawo do wolności, niezbywalne i przyrodzone prawo do tego, żeby szanować jego godność, no to tak samo jest z uczniem, prawda? Więc na to też tutaj warto zwrócić uwagę. No pewnie trudnością jest to, aby znaleźć odpowiedni punkt ciężkości pomiędzy prawami i obowiązkami, pomiędzy dobrostanem uczniów i dobrostanem nauczycieli, pomiędzy tym, co jest taką, nazwijmy to, pozytywną perswazją, a tym, co jest dyscypliną. Natomiast myślę, że jeżeli się rozmawia, jeżeli próbuje się naprawiać swoje błędy, no bo wszyscy te błędy popełniamy i my nauczyciele i również uczniowie, to da się osiągnąć porozumienie i da się jakoś dogadać i znaleźć wspólny cel w tym wszystkim. Podczas spotkania głos zabierała również Agnieszka Grom, nauczycielka placówki alternatywnej, pracująca również na co dzień w poradni psychologiczno-pedagogicznej. W edukacji alternatywnej dużo zwraca się uwagi na te kompetencje społeczno-emocjonalne, które są bardzo ważne, jeżeli chodzi o rozwój dziecka, czy w ogóle potem te kompetencje takie życiowe. I te takie mocne fundamenty, które my staramy się budować w tej edukacji alternatywnej, one dają fajne rezultaty potem też w radzeniu sobie właśnie z różnymi trudnymi sytuacjami. I myślę, że takie elementy tej edukacji możemy też wprowadzać w edukacjach systemowych, ponieważ znam takie przypadki i wydaje mi się, że jest to jak najbardziej do zrobienia. Też ważnym tym elementem, o którym my często zapominamy, są rodzice, tak? Bo zawsze mówimy w kontekście dzieci i nauczycieli, ale w tym takim jeszcze jednym ogniwem, które jest bardzo ważne jakby w tym wszystkim, są rodzice. I to ich podejście i zaangażowanie też potem działa jakby na dzieci, na ich podejście. I też wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, a tego jest coraz mniej, takiego podejścia do nauczycieli, ponieważ ten zawód zaczyna bardzo mocno tracić na swoim wizerunku i wydaje mi się, że dużo tutaj zależy od rodziców. I to, co znowu tutaj powiem o edukacji alternatywnej, to jest to, że właśnie tu jest inne podejście rodziców, bo tutaj rodzic szanuje pracę nauczyciela i temu nauczycielowi też się chce robić różne rzeczy, a w tej edukacji systemowej nie zawsze tak jest. Więc wydaje mi się, że ważnym też tutaj czynnikiem powinno być włączenie rodziców do tej całej jakby kooperatywy i tego stworzenia takiej platformy. I wydaje mi się, że jest to do zrobienia. Podczas spotkania przedstawiono też pomysł utworzenia koalicji szkół w Łukowie. Chodzi o połączenie wszystkich grup pedagogicznych z dużym naciskiem na pedagogów i psychologów szkolnych, rzeczników praw ucznia, zrzeszyć ich we wspólnym celu, żeby wymyślili pilotażowy program, który by objął właśnie uczniów Łukowa. No, razem mogliby znacznie więcej niż osobno w swoich kręgach szkolnych. Tak? Mamy 10 szkół w Łukowie, 5 średnich, 5 podstawowych. Gdyby te piękne umysły, tak? Wierzę, że część z tych pedagogów poszła tam z powołania i naprawdę im zależy, są zaangażowani w te problemy, to wierzę, że byliby w stanie stworzyć naprawdę fajny program pilotażowy, który by miał działać przeciw nadużyciom, pomóc zrozumieć perspektywy, tak, bo ci bardziej wymagający nauczyciele, oni wcale nie chcą dla nas źle.
To, że czasem powiedzą słowo za dużo, to nie znaczy, że z intencją, z zamierzoną intencją chcieli nas zranić, ale niestety tak czasem wynika, że niestety nie pomyślą do końca tak i wzajemnie. No, uczniowie też potrafią dopiec nauczycielom. Byłem świadkiem bardzo przykrego zachowania względem nauczycieli, którzy więcej pozwalali sobie i to też jest problem, szczególnie dla tych nauczycieli, bo to już dorośli ludzie i oni będą się bali, wstydzili powiedzieć komuś, że mają problem, nie ogarniają dzieci i potrzebna im pomoc, bo się czują źle, czy nawet podmiotowo traktowani. Chciałem, żeby jakoś, żebyśmy się zebrali i wspólnie razem przeciwdziałali tym problemom. Czy uda się utworzyć taką koalicję szkół? Zobaczymy.